ubiegły weekend finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w ostatnią niedzielę koncert kolęd i pastorały. Wydarzeniowo i muzycznie rozpoczął się nowy rok w Pruszczu Gdańskim. Noworoczny koncert kolęd i pastorałek to od lat pruszczańska tradycja, na którą czeka wielu mieszkańców. Posłuchajmy, co o tegorocznym koncercie mówił jego twórca i zarazem główny aktor. Teksty Leszka Aleksandra Moczulskiego, on są świetny poeta, w ogóle kierownik literacki zespołu Skaldowie. I wszystkie najważniejsze utwory przechodziły przez jego ręce, chociaż czasem autorami był Wojtek Młynarski czy Agnieszka Osiecka, to jednak Moczulski musiał to wszystko zweryfikować. No i w momencie, kiedy Andrzej został Zieliński w Ameryce, główny założyciel Skaldów, Jacek podjął się prowadzenia tego zespołu i po drodze napisał kilka przebojów, jak Nie domykajmy drzwi, no i głównie to Moje Betlejem. Moje Betlejem to są 32 minuty tylko muzyki, Misterium to Boże Narodzeniowe, ponieważ jak na koncert to troszeczkę za krótkie było, no to poproszono mnie, żebym zrobił do tego komentarze. No i tak powstało to Misterium, mówię, słowno-muzyczne. No i ze Skaldami gramy to już 24 lata i są takie grupy w Polsce, między innymi tutaj pod Gdańskiem, w Gdańsku, braci Szczepiorskich, którzy postanowili te wszystkie utwory przenieść tutaj. W Pruszu już nie raz, ale u księdza Łady w innym kościele. Tu jeszcze nigdy nie byłem. No i tu mnie zaprosili, no to przyjechałem. Ogromnie cieszymy się, że w tym roku koncertowy Pruszcz rozpoczął się tak szybko, bo rozpoczął się już w styczniu wspaniałym koncertem Jana Budziaszka, chóru młodzieżowego Pruszcza Gdańskiego i symfoników gdańskich. To naprawdę wielkie wydarzenie. Cieszymy się, że udało się w trasę koncertową właśnie tutaj Pruszcz wpisać i że mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mogli doświadczyć tego mojego małego Betlejem w Pruszczu Gdańskim w tę chłodną, ale myślę wspaniałą niedzielę w styczniu. Polecamy również zobaczyć karnawałowy bal seniora w Kolbudach oraz przegląd jasełek w powiecie gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.